Siemano, cześć, miło was zobaczyć wszystkich. Witam na pierwszym i ostatnim roście youtubera w Polsce. Kurwa, źle jest, nie? Czy jest na sali obecny organizator? Oddawaj, kurwa, pieniądze. No, wielka ranga, nie? Ja się nawet nie ogoliłem. A Maciek się ogolił i to jest prawdziwa historia. Ogolił się i on miał takie dziwne anteny, takie coś. Takie no, on miał. Takie. I ogolił się i nie ma się z czego śmiać z niego w ogóle, za chuj. No, bo nie jest ciekawy w ogóle, także następna osoba do zniszczenia. Sebastian Rejent, znacie go? Kto go zna, niech nie klaszcze. No nie, wszyscy go znają. Sebastian Rejent jest nazywany królem roastów. To oczywiście przydomek z czasów, jak zapierdalał w Maku. Niewiele osób też wie, że Seba był bardzo gruby, ale rodzice mu kazali schudnąć, bo nie chcieli, żeby ta ich porażka tak bardzo rzucała się w oczy. Chciałbym też o osobach, które nie wystąpiły. Pani Arlena Witt miała... czy Arleta? No chuj wie. Jest tu? No okej, okay. Będzie niezręczny. Miała wystąpić, ale nie zgodziła się na jednej scenie koło Maćka Dąbrowskiego stać, się wcale się nie dziwię. I szacunek za to, jeśli mnie słyszy. Ale ja stwierdziłem, że nie mogę odmówić, bo ile będzie okazji, żeby mu w twarz powiedzieć, że jest podłą kurwą. Niewiele. Dobra, teraz ludzi, których nie szanuję. Tyfus Hołdys, czy jak to... Nie, z twojej kariery się będę śmiał. Z twoich osiągnięć. Ale wiesz, że jest dobrze, że ja mogę powiedzieć twoje osiągnięcia i się ludzie śmieją, kurde. To jest niezłe. Obejrzałem zapowiedź twojego programu na YouTube. Nie wiem, czy on powstał, czy nie. Nie jest to interesujące w pozorom. To było najbardziej pretensjonalne gówno dla takich pensjonarek od czasów Małego Księcia, naprawdę. I to, dodajmy, Małego Księcia Harego, który płakał na pogrzebie swojej matki Diany. Także... Nie ma powodu, nie ma żadnego powodu, żebym tutaj przypominał o tragedii księcia Harego, oprócz faktu, że też wszyscy chcemy zobaczyć cię na pogrzebie rodzica. O, tak? Czego się spodziewałeś? Radzę się przygotować. To twojego tam starego chodziło, nie? Cokolwiek. No dobra, ale nie chciałeś, żeby się tylko śmiać z twojego starego, także właśnie wymieńmy, z czego można się u ciebie śmiać. Masz knajpę. Maciej Budzik, mój drogi. Słyszałem, że miałeś przeszczep nerki, chociaż patrząc na twój ryj, to nie był taki, kurwa, najpilniejszy przeszczep. Maciek wygląda, jakby go mieli pochować w garniturze z Polaru. No dobra, no ale okej. Zgódźmy się, on tak, no Maciek wygląda trochę jak rzecznik prasowy łupieżu, ale on jest ogarniętym typem, prepozorem jest ogarniętym. Teraz troszeczkę niezwiązany temat, czyli pan z dupy, czyli Norbert Dąbrowski, czy jak tam mu idzie. Tak jest, bardzo, bardzo lubię twoją twórczość, czekaj, to za mało, twórczość. Jest dla 13-latków, z których się śmieją inni 13-latkowie. Także naprawdę ambitnie. Ogólnie ja bym powiedział, że poczyniłeś większą szkodę dla edukacji młodzieży w Polsce niż Mordki Emoji, Mefedron i ekipa z Warszawy razem wzięte. Także jest bardzo dobrze. Tak, no. To w ogóle też jest ciekawe. Wspomniałem tylko o Mefedronie i Pasutowi się oczy zaświeciły. To jest... Nos się zaświecił. Nie mogę się doczekać, aż tu wejdziesz, stary. To będzie, kurwa, epickie. Co jeszcze, Maciek? Zrobiłeś rozbieraną sesję swojej żonie dla CKM. Jak widać, kurestwo jest u was rodzinne. To jest, Nie.
Ale żeby nie było, ja nie uważam, że tam twoja żona jest wybitną dziwką. Nie uważam tak. Nie uważam tak. Myślę, że jest zwykłą dziwką. Twój program nazywa się Z dupy. Jak się nazywa program twojej żony? Do japy? A jak się nazywa program twojego dziecka? Proszę mnie adoptować! Jeśli są na sali fani Maćka, proszę się rozejrzeć też. Tak wygląda teatr. Jeśli są na sali fani Abstrahui, to proszę pójść do łazienki się rozejrzeć. Tak wygląda mydło. Maciek, ale tak szczerze, masz 30 lat, chyba już, tak? 30. 32, o kurwa, to jeszcze smutniejsze. Stajesz przed kamerą, pierdolisz głupoty, wyglądasz w ogóle jakby ktoś grał w Simsy i przy tworzeniu postaci nacisnął losuj. Najgorsze jest to, że nie jesteś głupi, jak na skończonego idiotę. Nie, jesteś całkiem inteligentny i chyba robisz to, co robisz świadomie. A teraz znowu niezwiązany temat, czyli abstrahuję, moi drodzy. To jest niemożliwe. Oni naprawdę myślą, że są spoko. To jest chyba... No, nie? Uwaga teraz. Wszystkich chciałbym. To ja podaję teraz receptę na humor wedle abstrahuj, nie? To jest bardzo skomplikowane, nie? Macie coś, nie? Wiecie, jak coś jest tak o... No to jest odwrotnie. Miliony wyświetleń. Tak jest. Jest z nami Robert Pastuch. Co? Jak? Jak jest? A, Robert Pasut, przepraszam. Nie, bo tak cię zasugerowałem, że Pastuch, bo twoi fani to bydło. Robert obejrzał kiedyś występ kabaretu Łowcy.b i stwierdził, no nie, to jest zbyt ambitne. Jak zrobić to samo dla ludzi, którzy czują pociąg do własnej kuzynki? Kiedyś hajs zabierał ci sprzed nosa Wardęga, teraz 5 sposobów na. Jak to w ogóle jest przegrywać z takim socjopatycznym Karłem i 5 studenciakami z Zielonej Góry? Nie? To musi być miłe. Łatwo się zasypia. Tak żerujesz na dzieciach, że specjalnie dla ciebie stworzono termin pedofilia ekonomiczna. Serio, każdy z was wykorzystuje dzieci. To jest po prostu straszne. Gdyby na tej scenie pojawił się Hitler, to by go kurwa zbił piątkę i powiedział: dobra robota, chłopaki. Ale bądźmy szczerzy, nie pojawiłby się tu Hitler, bo nie chciał wystąpić u boku Maćka Dąbrowskiego. Hitler. Skoro jesteśmy przy wodzu III Rzeszy, teraz czas... No nie ma z nami tam Radka Kotarskiego, to jest fakt niestety, więc teraz wiem, jak się czujesz, Karol, bo ja też mu zazdroszczę, to jest też, więc w ogóle, Karol, ty jesteś takim Radkiem Kotarskim dla ubogich, nie? Tak trochę mi się zdaje. Karol Paciorek, co tu można rzec? To jest jeden z najzabawniejszych ludzi na YouTube i jeden z takich najbardziej twórczych vlogerów, takich niecodziennych postaci, to był jego kolega. Już nie jest. Kiedyś, niedawno widziano właśnie Włodka Markowicza, jak szperał po śmietnikach w poszukiwaniu zgniłego ziemniaka, więc jednak Paciorka da się zastąpić. Ale szczerze, nie, Karol jest to dobry chłopak. Jest naprawdę jest dobry, zawsze jest tego. Miło się z nim gada, jest miły, przejmuje się. Także, a jak chcecie się przekonać, bardzo prosto. Wystarczy włożyć rękę pod spódnicę jego żonie, nie? A on się spyta, czy się nie przeziębiliście od jej lodowatej waginy. Byliście tam? Byliście tam? Wszyscy nie, żarty o lodowatej waginie? Nie. W ogóle to jest też pomysł twojej żony, nie? No, ona dobre decyzje w życiu podejmuje. Tu ma dowód cały czas, kurwa. To jest w ogóle, jeśli mogę teraz, tak, to jest trochę poza scenariuszem. Kto wszedł dzisiaj, nie płacąc, jakby rękę podnieść do góry? Nie ma wstydu, uwierzcie mi. Wstyd jest dla tych, co zapłacili. Ja myślałem, że Tytus Holdys jest największą pizdą tutaj, ale to chyba ten typ, co zapłacił 189 zł za to. W loży VIP. VIP!
Widzieliście te podniesione ręce? To jest rzeczywistość, tak jakby. To jest, jak tak naprawdę ludzie was cenią. Jak nie jest za darmo, chuj z ty, tak naprawdę. Także do zobaczenia za 5 lat, gdzie jedyne lajki, jakie będziecie dostawać, to czy jak mnie dobrze obsłużycie w Biedronce. Mam nadzieję, że nie do zobaczenia. Dzięki wielkie, ja się nazywam Bartek Zalewski. Trzymajcie się.